Jeszcze w tym roku zakończy się budowa amerykańskiej bazy przeciwrakietowej w Redzikowie. System zapewni ochronę Polsce krajom skandynawskim, Europie Północnej i Wielkiej Brytanii. W 2008 roku administracja prezydenta George'a Busha miała plany, by w Polsce powstała amerykańska tarcza antyrakietowa. System miał chronić i przechwytywać rakiety o zasięgu międzykontynentalnym. Inwestycja nigdy nie doszła do skutku. Rząd platformy wydłużał negocjacje, Putin sięgał po groźby. W międzyczasie zmienił się lokator Białego Domu, a administracja Baracka Obamy już ostatecznie przekreśliła szansę na powstanie tarczy. W jej miejsce w Radzikowie powstaje inst Instalacja, która będzie stanowić część amerykańskiego systemu antybalistycznego. Zapewni Europie ochronę przed pociskami krótkiego i średniego zasięgu z Iranu. System nie jest zaprojektowany na ochronę przed rakietami z Rosji, budowa bazy w Radzikowie zakończy się jeszcze w tym roku, przekazała rzecznik amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej. Kiedy to się zakończy, IGES Shore Poland będzie drugą lądową lokalizacją obrony przeciwrakietowej w Europie i wyznaczy zakończenie ostatnich. Fazy European -faced Adaptive Approach. Druga tego typu instalacja działa w Rumunii. Funkcjonuje od 2016 roku. Polska sukcesywnie zwiększa swoje zdolności obrony powietrznej. Między innymi w ramach programu Wisła na wyposażenie wojska polskiego trafiają wyrzutnie Patriot. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że Departament Stanu zaakceptował zgłoszoną przez Polskę chęć zakupu kolejnych wyrzutni. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 40 8 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków PAK-3 MSI. To niezwykle ważne wzmocnienie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Teraz czekamy na zgodę Kongresu USA. Koszt zestawu, w skład którego wejdą wyrzutnie Patriot oraz najnowsza wersja pocisków wyniesie 15 miliardów dolarów.